Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie w farmingu. No i tak, skończyłem już te ziemniaki, łącznie zbierałem je 12 godzin. Nie to, że 12 godzin w grze, tylko 12 godzin w rzeczywistości. Zeszło się naprawdę bardzo długo. Było około 12 hektarów do zebrania. To jest efekt mojej pracy. Mam nadzieję, że będę w stanie to wszystko wyzbierać później, że nic się nie zbaguje, bo tu już jakieś bugi powstały, tu nie mogłem się wyładować, tutaj, tutaj. I mam nadzieję, że nie będę miał żadnych problemów z załadunkiem tego wszystkiego i wywiezieniem na skup. Mamy wrzesień i niestety, ale sprzedaż dopiero będzie w styczniu. Nie mam też gdzie tego składować, nie mam żadnych budynków do tego, bo no, Gianci nie przewidzieli nic. Nic, dosłownie nic nie przewidzieli na to, a przynajmniej ja o tym nic nie wiem. Jeśli coś wiecie na ten temat, dajcie znać w komentarzu. Na pewno to kupię, bo ziemniaki jeszcze nie raz będę zbierał. No ten kombajn przeszedł swoje, ja swoje wydałem, swoje przeszedłem zbierając to wszystko. A na obecną chwilę jak to po ziemniakach, trzeba wszystko zaorać. No i teraz zerknijmy, jak to dokładnie wygląda. Oj, odznaczyłem, nie chcemy tego. No i tak, zachwaszczenie to jak zachwaszczenie, ale z tych czterech pól było zebrane, właśnie były zebrane ziemniaki i te cztery pola musimy teraz objechać. No i co? No i musimy zaorać je. Całe szczęście pójdzie to troszeczkę szybciej z tego względu, że ja będę jeździł tym długim pługiem, a jeszcze mam drugi ciągnik i mam jeszcze mały pług. Pierwszy, który sobie kupowałem. I całe szczęście, że go jeszcze mam, że go nie sprzedałem, bo w tym momencie on mi się bardzo przyda. Puścimy tam pracownika, mam nadzieję, że pieniędzy wystarczy, bo ja już nie mogę pobierać. A gdzie jest w ogóle ten pług? Przecież on tu jeszcze gdzieś był niedawno. Bo problem polega na tym, że ja nie mogę już pobierać żadnych pieniędzy. Jestem na maksa zadłużony. To ile razy ciągnik się psuł podczas tych zbiorów, to jest coś niesamowitego i musiałem cały czas naprawiać ciągniki. Wydałem ze 40 tysięcy na same naprawy tych ciągników. Ze 40 tysięcy wydałem na samo to, żeby najzwyczajniej w świecie zasadzić te ziemniaki. Także no naprawdę grubo, grubo. No nic, dobra, nie ma co zbyt długo narzekać, nie ma to sensu. Jak go puścimy tutaj na to małe pole, niech on od tego małego pola zacznie. Co on nie zrobi, to później ja przejadę tym małym pługiem i to poprawię. Niech on zacznie sobie właśnie... Ojej, te kamienie, ich trzeba się pozbyć stanowczo. No i dobra, niech on sobie zacznie tutaj. Oczywiście pług w drugą stronę, ale on pewnie sobie poradził. On sprytny jest. Pracownik, także no, puścimy go w ten sposób. Zobaczymy, jak on pojedzie. Nawet jeszcze inaczej. Zaczniemy tak pracować i zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Dobra, on ruszył, już się prostuje, także okej, ja ten trójkąt będę musiał zrobić, co on tutaj zostawi po prawej stronie. Mówi się trudno. To już będzie mały fragment. Co? Jak pracownik został zablokowany? Jedzie. Ok, to przeze mnie. Ja wysiadłem, to on został zablokowany. No spoko. Grunt, żeby robił robotę. Mam nadzieję, że mi hajsu wystarczy na jego pomoc. A my teraz zaczniemy od tego większego pola. No i oby to się udało w miarę szybko ogarnąć. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Jeszcze chwilę patrzę, co ten pracownik robi. Dobra, on jakoś tam w miarę sobie radzi. No dobra. A w takim razie zaczynamy i my. Tomasz,
Pomasz. O, no. A czemu ty nie chcesz jechać? O kurde, coś jest tu źle ustawione. On w ogóle nie chce jechać, ten ciągnik. Zaraz, zacznijmy to jeszcze raz. Może był pod złym kątem ustawiony. Zacznijmy w takim razie. Zupełnie nie wiem, dlaczego ten ciągnik sobie aż tak źle radzi. Ja już nieraz używałem tego ciągnika. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że deszcz pada, czy co się dzieje, ale on sobie radził o wiele lepiej. A co lepsze, on jest nawet naprawiony. Ma raptem uszkodzenia 3%. Nie wiem, dlaczego, nie rozumiem naprawdę, czemu on sobie aż tak źle radzi. Dobra, chyba właśnie pracownik zakończył swoją pracę. Tak, już pracownik zakończył swoją pracę. Tak trochę średnio mu to wyszło. Dobra, ale wyślemy go na inne pole. Chociaż w sumie ja jemu dam tą robotę. Niech on tutaj zacznie robić. A ja w tym czasie poprawię to, co on... To, co on zepsuł, można powiedzieć. Albo to, czego on nie zrobił.
chyba będzie najlepsze rozwiązanie w tym wszystkim. We'll be right back.
Dobra, moi mili, w tym to momencie zakończymy sobie tą robotę. Już i tak sporo jest zrobione, to na pewno pójdzie o wiele szybciej jak zbieranie ziemniaków. Na pewno nie 12 godzin. Co naprawdę było dość męczące, nie powiem, że nie, i monotonne. I powiem wam, że no miały być buraki teraz posadzone. Miałem zainwestować też w buraki, buraki miały być posadzone. Ale będzie na tych wszystkich polach tym razem, czyli tam wyszło mi, obliczałem niedawno, 14,4 hektara. Tyle mam na razie ziemi i na tych 14 prawie i pół hektarach będzie posadzone coś, co już no, jest dość znane, popularne. Także na tym się tylko i wyłącznie skupimy. Jeszcze będę musiał kamienie wyzbierać, to już zrobię poza odcinkami. I na odcinki zobaczymy, co tam wyjdzie. Następne do roboty na pewno sami zobaczycie, co takiego będzie. Już na pewno nie będzie orania, nie będzie zbierania kamieni, może już sam zasiew, zobaczymy. W każdym razie ja wam dziękuję bardzo za uwagę i do następnego. Trzymajcie się i cześć.